Loi d'avortement. Je vais d'abord dire deux, trois mots en polonais et après le reste, on le fera en français. Oui, witamy wszystkie Polki, Polaków na naszym zgromadzeniu, gdzie chcemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw przeciwko prawu, jakie niedługo może być głosowane w Sejmie, nad całkowitym zakazem aborcji. Jesteśmy przeciwko temu, aby kobiety, które zaszły w ciąży w wyniku gwałtu, zmuszano do rodzenia dzieci. Uważamy, że jest to straszna trauma i nieludzkie traktowanie. Aby kobiety, których dzieci będą chore przez całe życie, nie mogły podjąć decyzji, czy taką ciążę donoszą, czy nie. Albo też w dzień porodu będą też urządzały pogrzeb. Nie chcemy, aby lekarze zastanawiali się, czy ratować życie dziecka, czy kobiety. Nie chcemy, aby poronieniami lub obumarciami płodu interesowała się prokuratura i policja. Mamy nadzieję, że nasze sprzeciwy, które płynęły z całej Europy, a także marsz, który odbył się wczoraj w Warszawie, pozwoli niektórym ludziom na pójście po rozum do głowy i ustawa ta nie zbierze wystarczającej liczby podpisów, albo też przepadnie w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.